No więc, szanowni państwo, macie przed sobą piątkę młodych ludzi wraz z naszym dyrektorem naszego MUN Clubu, którzy mieli okazję dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i dzięki pomocy Szkolnej Rady Rodziców uczestniczyć w wydarzeniu, które jak wspólnie stwierdziliśmy na zakończenie, było chyba najlepszą rzeczą, jaka nas się spotkała. To była konferencja symulująca obrady Narodów Zjednoczonych, w której my braliśmy udział jako jedyna, powiedzmy, ekipa wysłana z Polski. Reprezentowaliśmy, troje z nas reprezentowało Międzynarodową Organizację Energii Atomowej, dwoje osób reprezentowało Turcję. No i przebieg konferencji przybliży koleżanki. Generalnie konferencja polegała na tym, że każda osoba zostaje wyznaczona do poszczególnej komisji, w której debatują na różne sprawy ważne dla świata. Niekoniecznie dotyczy to globalizacji, ale może to dotyczyć również różnych głowic atomowych, różnych konfliktów na terenach całego świata, na terenie całego świata, problemu HIV, AIDS. Myśmy reprezentowali taką organizację, która się nazywała International Atomic Energy Agency, czyli na język polski Międzynarodowa Agencja Atomistyki. No i tematy, którymi myśmy się zajmowali, to były na przykład problemy broni nuklearnej na Bliskim Wschodzie, no i właśnie różne takie rzeczy związane właśnie z naszą organizacją. Każda osoba debatowała i mogła się pokazać na forum tak, żeby pokazać, jakie ma umiejętność mówienia, oczywiście w języku angielskim, ponieważ była tam na tej konferencji, była młodzież z całego świata, najwięcej było osób zazwyczaj z Ameryki, gdyż większość osób, które się tam znajdowały, były to osoby ze szkół międzynarodowych, w których język angielski jest językiem wykładowym. I było tam dużo tak zwanych native speakers, czyli osoby, które mają swój język angielski jako swój pierwszy język. Dla nas to była taka, o ile było to dobre, ponieważ my jesteśmy z klasy dwujęzycznej, nie z językiem angielskim, ale z językiem francuskim. Ale już z tymi językami obcymi jesteśmy obywatelami, czyli gromadzą się ludzie, którzy piszą różne tak zwane rezolucje. I potem na temat tych rezolucji, czyli sposobów rozwiązywania problemów, debatuje się podczas konferencji. No i co jest niesamowite dla nas, to że my możemy obserwować, jak z różnych krajów formują się niesamowici mówcy, którzy tak naprawdę człowiek sobie myśli, on może być w przyszłości na przykład prezydentem, albo ma naprawdę taką zdolność mówienia, przekonywania do siebie ludzi. Także to w nas samych buduje takie ambicje, że może my kiedyś też będziemy pracować w ONZ-cie. I to było naprawdę inspirujące dla nas i spędziliśmy naprawdę, czas, który tam spędziliśmy, był niesamowity, bo nie tylko pomogło to nam w tak zwanej naszej jakby ścieżce edukacyjnej, ale dzięki temu też zdobyliśmy mnóstwo przyjaciół, z którymi do teraz utrzymujemy kontakt, bo to są ludzie z całego świata. No i dla nas to też było w pewien sposób takiego wyrwania się z tego codziennego chodzenia do szkoły. Oprócz tego myśmy też przez rok przygotowywali się właśnie do tej konferencji, bo mogliśmy pojechać do Singapuru, mogliśmy pojechać do Hagi. Nasi koledzy, którzy właśnie chodzili, są od nas rok starsi, przygotowywali nas do tej konferencji, też byśmy im chcieli bardzo za to podziękować. I im udało się pojechać do Singapuru. Nam serdecznie dziękujemy właśnie Urzędowi Miasta za tą wspaniałą pomoc, którą nam dali. No i dzięki temu mogliśmy właśnie pojechać do Hagi. To było niesamowite wsparcie. I nie tylko Urzędu Miasta, ale także naszych rodziców, Rady Rodziców, szkoły. Które są tematami takimi odległymi dla Was. Znaczy to jest tak, że jak już zarejestrowaliśmy się na konferencji, nasz udział został potwierdzony, wtedy mogliśmy wypisać 15 krajów, które chcielibyśmy reprezentować, krajów już. Spośród których było wylosowanie dla nas, dla naszej grupy, jednego z nich. To się akurat nam nie udało, bo na początku w ogóle wyszło tak, że tylko troje z nas będzie brało udział w konferencji, pozostała dwójka miała być obserwatorami. Potem do nas zadzwonili z Hagi, właśnie udało się znaleźć dla dziewczyn tą Turcję, którą reprezentowali. Natomiast po przyznaniu nam kraju, dostawaliśmy do wyboru różne komisje jakby, w których ten kraj będzie miał delegatów. To są na przykład, jak ja byłem z koleżanką Basią, to jest Disarmament Commission, czyli komisja do spraw rozbrojenia, to mogą być komisje zajmujące się prawami człowieka, prawodawstwem,
tego typu rzeczami. No i każdy z nas jakby wybiera sobie tę komisję, do której jest przydzielony, w której są cztery tematy. I myśmy od momentu, w którym już widzieliśmy, w której będziemy komisji, przygotowywali się ściśle każdy z nas do tych czterech tematów, którymi będzie się zajmował. To, że dla nas to było w ogóle niesamowite wyróżnienie, bo myśmy jako jedyni i całkowicie pierwsi w historii na tej konferencji, która jest Polski, typu United Nations, model United Nations, jest to konferencja największa na świecie i w historii jako pierwsi braliśmy w niej udział, więc wszyscy się dziwili, jak się dowiadywali, że jesteśmy z Polski. Oczywiście staraliśmy się tam obalać pewne mity, że nie wiem, w Polsce nie ma nie, tak stereotypy, że nie ma prądu albo niedźwiedzi parady na ulicach. Nie, no generalnie myśmy się starali to wszystko obalać i mam nadzieję, że nam się udało i że godnie reprezentowaliśmy nie tylko Polskę, ale też Gdynię, bo zawsze mówiliśmy, że my jesteśmy tu z północy, z Gdyni, chociaż nie każdy wiedział, gdzie jest Gdynia. No ale mam nadzieję, że wszystko się udało, a my naprawdę jesteśmy całą konferencją naprawdę zachwyceni. No bo to było wspaniałe doświadczenie, uczestniczenie w tworzeniu na przykład tych rezolucji, w tych wszystkich procedurach parlamentarnych. Trochę nam zajęło, zanim się odnaleźliśmy właśnie we wszystkich działaniach, akcjach, które można podejmować, których nie można podejmować, ale w końcu nam się udało, myślę, i jesteśmy tym mega zachwyceni. Będziemy teraz prowadzić MUN Club w naszej szkole, przygotowywać kolejnych uczniów do wyjazdu na konferencję w przyszłym roku młodszych, ponieważ my kończymy już w tym roku szkołę. No i myślę, że podobało nam się strasznie. Dostaliśmy też szereg zaproszeń na konferencje na całym świecie, m.in. do Kairu, Stambułu, do Seulu. Planujemy, jeżeli nam się uda wybrać się na konferencję do Seulu, ona jest pod koniec lipca. To jest konferencja w większości koreańska, od 7 lat organizowana dopiero. No, zagwarantowany nocleg. Mamy zagwarantowany nocleg dzięki naszemu panowi profesorowi, który tam działał za kuluarami i mamy zagwarantowany nocleg. Bez opłat, więc tak, w ten sposób zostaje kwestia transportu tak naprawdę, a udział w tej konferencji byłby czymś super, bo Polaków chyba w ogóle nigdy nie było, powiedzmy, na tego typu wydarzeniu w Korei. No, jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo nam się to spodobało, jest bardzo inspirujące. Też myślę, że jeśli pójdziemy na studia, to na uniwersytetach, na które się dostaniemy, założymy właśnie MUN Club i będziemy je prowadzić, kontynuować i wyjeżdżać na konferencje, tym razem już dla studentów.